Ojciec przyjechał z córką do starostwa powiatowego, żeby założyć PKK, czyli profil kursanta kierowcy. Nastolatka miała rozpocząć kurs na prawo jazdy. Samochód zaparkowali pod urzędem miasta. Sami poszli do starostwa. Kiedy dopełniali formalności, ich auto płonęło. Przyszliśmy, zobaczyliśmy, że auto już jest ugaszone przez strażaków. No, nikt nie przypuszczał, że może się coś takiego stać. Słyszeliście, tak, że strażnicy... Tak, to właśnie słyszał, ale nikt nie wiedział, no na pewno nikt nie wiedział, że to chodzi o nasz samochód. Znajdująca się niedaleko Urzędu Miasta Straż Pożarna zareagowała natychmiast. W pobliżu znajdował się inny pojazd, więc istniało niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się tego pożaru na inne samochody. No na szczęście to było blisko, straż przyjechała, podjęła szybko działania i ten sąsiadujący samochód został uratowany, a pożar został szybko ugaszony. Przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. Ogień pojawił się w komorze silnika dla właściciela auta, mimo że nie miał wykupionego autokasko. Najważniejsze było, że nic nikomu się nie stało, a nie utrata samochodu. No wie pan, to tylko pieniądze.